czy rozdaje. Nie dam spokoju, bo mnie coś nurtuje. To się wszystko układa jak puzzle. John Lennon, urodzony w 1940 roku, zmarły w 1980 w Stanach Zjednoczonych. Zaszczelony. Pomyliło mi się, że nożem dostał. Został zaszczelony. Cztery kule trafiły. Gdzie są moje zęby? Zgubiłem zęby, mam! Zgubiłem zęby, kurwa, albo mi ktoś ukradł. Wszedł do pokoju i mi ukradł zęby. Co? I mówię, to się wszystko układa jak pieprzone puzzle. Nieraz aż mi boję się mówić tego wszystkiego, co ja mówię, ale coś mnie kusi, żeby mówić. I mówię tak jak w przypadku, w ogóle Anglia, jeśli o Anglię chodzi, sceptycy, co nie? Tym bardziej znienawidzeni przez nasz, kurwa, system katolicki, to zgwałcona polityka przez religię, przez zepsutą religię, przez rybkę, która się psuje od głowy, no i to jest powód, dla którego tak Polska nienawidzi Anglii. Tu Anglia jest głównie, są sceptykami, nie, i tyle.
nauka już dużo dalej poszła niż te dyrdymały, które są w Biblii waszej i no. I pierdoły nie wierzą, nie? Po prostu w pierdoły nie wierzą, w jakiś zmartwychwstanie. Tutaj dalej religia nie jedzie, nie? Już dla mnie nawet. Ja tylko 8 klas skończyłem, ale jak słyszę zmartwychwstanie, to mówię, że owszem, wierzę w Boże Narodzenie, ale już, znaczy narodzenie Jezusa Chrystusa. Ale w zmartwychwstanie, w to drugie święto już za chuja nie wierzę. Chociaż ono jest najważniejsze od waszej religii, nie? No. A tylko 8 klas skończyłem. A pomyślcie sobie, co myślą tutaj ludzie po filologii angielskiej i ten, mają w paluszku waszą religię. I za to nas nienawidzicie, po prostu za to nas nienawidzicie. I to była zemsta, że muzycy ginęli. Tak jak mówię, w Polsce tak to wyglądało, że ci muzycy w szpitalach ginęli, coś się działo w szpitalach. Kurt Cobain, tak samo we Włoszech, w szpitalu najprawdopodobniej coś się stało. Ja mówię, zostali podmienieni i tyle. W ich miejsce wskoczyły, kurwa, klony z zaprogramowanym mózgiem, kurwa, na zabicie się, na unicestwienie się. A myślę, że grupa The Beatles została tak brutalnie zgwałcona i zabita. Też z powodu tego, raz, że byli Anglikami, tak znienawidzonymi przez was, a dwa, że śpiewali, o czym śpiewali, nie? Na przykład John Lennon w pewnym momencie zafascynował się religiami wschodu, Dalekiego Wschodu i śpiewał o tym, kilka albumów o tym nagrał. Więc już tutaj jakby daleko od waszej religii, nie? Daleko od waszej religii, to też mógł być powód, czy w kawałku Imagine, nie? No. I to pasuje wszystko do siebie jak puzzle po prostu. Zaczyna pasować mi to do siebie jak puzzle. Tak jak Magika mogli porwać, a jego klon wyskoczył przez okno, kurwa. Tak jak Grzesia, kurwa, mogli podmienić w szpitalu, jego klon się poddał operacji serca i nie przeżył, kurwa. A Grzesia ukrzyżowali, kurwa. Magika ukrzyżowali, kurwa. Cobaina ukrzyżowali. Z Johnem Lennonem mogło być tak, że on jako nie trafił w ich ręce, tylko został faktycznie zastrzelony, ale przez kogo, kurwa? Przez kolesia, który wcześniej był w psychiatryku, który wydepnął w psychiatrii i tam niby miał taką opinię, ma taką opinię, że jest niezrównoważony i tak dalej, ale chuj wie tak naprawdę, czy on to był on, czy nie wyskoczył z psychiatryka, znowu klon, kurwa, pistoletem już nastawiony z programem w głowie, że zastrzelę Lennona i powiem, że mu zazdrościłem. No. Śpiewał o czymś innym, kurwa, hipokryta pierdolony, a żył w luksusach, a nam śpiewał Imagine. No to go zajebałem. Takie było wytłumaczenie tego gościa, nie? No. Tego typka, który go zastrzelił. A czy to nie był klon? Tego ja nie wiem, kurwa. No. Mówię, od tego czasu, kiedy wam papieża sklonowali, kurwa, Karola Wojtyłem, to kler wpadł, jakby wpadł, albo tak miało być, że Anglia się tego dowiedziała, albo, bo nie wiem, ja kilka lat temu pisałem na Interchateri, naprawdę kilka lat temu, sporo lat temu, bo z 10 lat temu, może trochę więcej, z 12, pisałem właśnie o tym, że ja wierzę jak najbardziej, że papież mógł być dobrą osobą, Karol Wojtyła, ale
Nie wierzę, że mógł. Po prostu dopuszczam też taką myśl do siebie, że mógł nie wyjść z tego zamachu, że mogli go zastrzelić, a nie chcieli zmieniać papieża, bo był dobry dla pedofilii na przykład, kurwa, w kościele. Nie? Nie chcieli zmieniać, to ten. To. No to jego miejsce, kurwa, już mieli gotowego, jakby się w razie czego stał. Już mieli gotowego kolesia, kurwa. Może nawet robił jakieś występy, jak było potrzeby. Jak była taka potrzeba. W dwóch miejscach widywano, może go pod świętego przygotowywali. Potem historia będzie mówić, papieża to widziano tam, jednocześnie, kurwa, tak jak ojca Pio, bo taka sama historia była z ojcem Pio, że miał stygmaty, chuj wie od czego, nie, może nie wiem, na drucie kolczastym się, kurwa, poranił, dla mnie równie dobrze, poszedł, nie wiem, kurwa, tam, gdzie ten, gdzie się krowy trzyma, byki, kurwa, w tych obozach koncentracyjnych. I chciał się pomodlić nad nimi, złapał ten drut kolczasty. Tak się zdenerwował, że mu się stygmaty zrobiły. I potem chodził z takimi tutaj, tylko nie wiem, jak mu się tutaj zrobiło, kurwa. I na nogach. Nie wiem, może sobie jakimś kwasem wypalał, chuj wie. I ta, nie ma takiej opcji, żeby miał stygmaty. Niby dlaczego, kurwa? Niby dlaczego miał je mieć, kurwa? Ja nie wierzę w waszego Chrystusa, Boga i tak dalej. Nie ma takiej opcji, kurwa. To był człowiek. To był człowiek, którego brutalnie zabiliście i zbieracie na to konto kasę do tego czasu. I zmartwychwstania nie było. Ta religia dalej nie jedzie, bo świat nie istnieje 6 tysięcy lat, tylko dłużej. I wy macie za pazurami dużo, dużo w chuj. Paliliście ludzi, kurwa, heretyków i tak dalej, na stosach, kurwa. Jak to było za lutra, tak samo jak doszło do jakiejś rewolucji, doszło w kościele, można powiedzieć, bo to przecież tak się kończą przewroty. Zawsze, kurwa, jakieś, no, jak to powiedzieć, rozłamy, kurwa, w kościele kończą się. Opływają krwią, po prostu opływają krwią. Zawsze tak było. I wojny religijne tak samo. Po chuja wy nam jesteście potrzebni, kurwa. Nie jesteście potrzebni. Religie się nie muszą równoważyć. To nie jest wojsko i uzbrojenie, żeby się musiały równoważyć, że najlepiej jak się równoważą na świecie. To jest religia. One się nie muszą równoważyć. Wystarczy jedna, kurwa, ale mądra. I mówię, że właśnie sprawdziłem jeszcze raz, bo ja już się tym wcześniej interesowałem. Mówię, te klony to nie tak, że mi teraz w głowę wjechały, tylko to już było dawno, dawno temu, kurwa. I ja już mówię, ponad 10 lat temu chyba pisałem, że ja wierzę najbardziej w to, że papież mógł być dobrą osobą, Jan Paweł II, ale mógł też zginąć w czasie tego zamachu i w jego miejsce włożyliście. Jak wam nie pasuje klona, to sobowtóra, kurwa. I tyle. Faraon też miał w swojej, te niby fikcja, ale też kler, ogolone łby, których tak nienawidził. Książka pod natchnieniem napisana. Wprowadzili w pewnym momencie klona, czy sobowtóra. Pokazali mu go jeszcze, no, przed śmiercią, przed tym zanim go. Najpierw z niego psychicznie chorego robili, czyli że tam biegał gdzieś nagi, po gajach, kurwa, po drzewach skakał, ludzi straszył i ten, a potem, no. Zrobili z nim, co z nim zrobili. I to jakby znalazło odbicie teraz w tych czasach chyba. Może ten sposób za, nie wiem. Może nienawidzili tej książki tak naprawdę. Chuj ich wie. Ja wiem, że muszę mówić i mówię. I dawno, dawno już temu napisałem, że może on zginął po prostu. No, w tym zamachu i tyle. I wskoczył na jego miejsce ktoś, kto dalej prowadził tą samą politykę kościelną i sprzyjał tej pedofilii, która już była, kurwa, przesiąknięta jak gąbka nimi, nie?
bo społeczeństwo, zawód księdza cieszy się w Polsce, zwłaszcza, jeszcze nie wiem dlaczego, szacunkiem społeczeństwa, wierzy w społeczeństwo, w księży i to przynosi wyniki, że dziecko 13-letnie, 12-letnie płacze przed kamerami, że było gwałcone przez księdza, a wiocha cała z widłami prawie, ja to tak widzę moimi oczami, że z widłami najchętniej by wynieśli to dziecko na gnój po prostu na tych widłach, wyrzucili bo oni mają dobrego księdza. No. U nas też był ksiądz pedofilem najprawdopodobniej na 99%, a mu wybudowali pod koniec życia chatę ponad 200 metrów kwadratowych, nie? No. A używał sobie na chłopakach z mojego rocznika, no, z Darkiem. No. I tak mi to śmierdzi, że to była zemsta, kurwa, kleru. A Polska w tym, system w tym pomagał, cały Polski, nie? Dlatego ja też miałem zginąć, proste. Dlatego, kurwa, czułem taki podmuch w plecy, jak husaria pióra, kurwa. Bo system pomagał, bo system pomagał. Delikatnie to było tylko popychanie paluszkiem, ale kurwa, taki podmuch dostałem, że po kręgosłupie Polski to wam tak pojeździłem. I pewnie tak było, że ten cały Mark David Chapman, który szczelał do Johna Lennona, pewnie w tym momencie, kiedy trafił do szpitala psychiatrycznego, to po prostu wyszedł już w jego miejsce, kurwa. Może nawet ten sam koleś, a z przeprogramowaną pałą, nie wiem, szczerze mówiąc. Wiem, że to się układa w jedną całość. Nawet gdyby takie, kurwa, jebitne zło pierdolnęło z nieba, skądkolwiek, z piekła, z nieba, nie wiem. I opętało tych wszystkich ludzi i stało się to, co się stało, to i tak efekt jest ten sam. To jest robota, kurwa, no, to jest robota tej naszej religii, kurwa, ja ich podejrzewam. Ta religia od samego początku jest jakaś nieudana, wybudowana na śmierci człowieka. Skończyły mi się drinki. A do rana jeszcze długo. Woman. Co byśmy tutaj? Imagine. Co włączymy? Zaproponuj coś. Ty sama włącz. Oj, sorry. November. Nirvana. Led Zeppelin. Stars to Heaven. Stars to Heaven. No. Widziałem też film, jak Beatlesi powstawali i trochę ich działalności, ale mówię, zapamiętałem to, że John Lennon właśnie w Stanach Zjednoczonych zginął. Na Manhattanie, tak? Na Manhattanie miał, no. Zginął na Manhattanie. Tylko coś mi się popieprzyło, że od noża, a został zastrzelony. I no. I właśnie jak przeczytałem teraz drugi raz historię i o tym, bo chciałem sprawdzić dokładnie, czy czasem aby nie był w szpitalu też przed tym, nie?
tak jak ci muzycy polscy, ale zaraz naciąłem się na informację, że to Mark David Chapman, że on był w szpitalu, że on trafił do psychiatryka i z psychiatryka chyba wyszedł lekko odmieniony. Chuje, chuje. A wy kurwa ich bronicie, a wy ich bronicie. Oni z jakiegoś powodu się zatrzymali, kurwa. Nawet cofli, kurwa. O 300 lat do tyłu i chuj ani kroku dalej. Z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu. Może czekali na mistrza, kurwa, że zjedzie. Aż dorośnie, przestanie pić, palić, co nieoczko. I przypatrzy im się uważnie, powie co myśli. No i ten. I w nagrodę co, kurwa? Religię rozwiążemy, bo po chuj taka religia, która ludzi zabija. To tak jak Sojka właśnie śpiewał. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba dać. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. A zamyka się tak samo, bo to czekanie, aż się sprawy przedawnią. Jakie jest podejście do kościoła? Powiedzcie. Czy oni w którymś momencie kurwa żałowali za to, co zrobili? Za te dzieciaki wszystkie, które pogwałcili i tak dalej, które sobie nie mogą teraz znaleźć miejsca w tym życiu, które są uwikłane czasem w nałogi kurwa śmiertelne również i tak dalej, bo przez te gwałty księży. Nie, molestowanie nie mogą się odnaleźć teraz. Nie mogą normalnie zacząć żyć, zapomnieć o tym i tak dalej. Pedofilia, najstraszniejsza rzecz, jaką dziecku można zrobić, kurwa. No i ten. I jak oni przekonają mnie, że oni się zmienili w jakiś sposób, że oni chcą wyjść z tego wszystkiego. Nie, nie ma takiej opcji. Jest tak, jak pisałem. Oni kurwa grają z wami w okręty cały czas. Oni z wami grają w okręty. Trafiony, zatopiony, trafiony, niezatopiony kurwa, trafiony, spalony, trafiony, niespalony kurwa. Jak się tylko da, to dalej czekają z każdą jedną pojedynczą sprawą, kiedy się przedawni, rozumiecie? Najgorsze skurwysyństwo, jakie może być. Nie wierzę, żeby im coś zostało w skarbcu, bo to już ludzie, którzy byli, tak jak mówiłem, i w skarbcu watykańskim, i w bibliotekach watykańskich, i to oni już trzymają, już, jak to powiedzieć, kurwa. Już oni na tym łapę trzymają. Przecież po co weszli, kurwa, do Biblioteki Watykańskiej? Tam nie tylko książki sobie pooglądać, kurwa, stare, tylko tam jest w chuj dokumentów. W chuj dokumentów, nawet z czasów II wojny światowej. Co tak naprawdę papież Kościół robił, kurwa, w sprawie ratowania Żydów. I nie było krucjaty, nie było, wiecie, nie? A myślę, że naszej religii to nawet kurwa było na rączkę. Ja powiem więcej. Ja myślę, że to śmierdzi nimi tak samo, kurwa, wiecie? Oni jakoś tych Żydów, kurwa, tak w szczególności nie lubili. Naród wybrany. Jaki wybrany, kurwa, jak Polska jest wybrana, nie? No, przecież Polska czeka na tego Jezuba i czeka, kurwa, i się nie może doczekać.
A Jezus do nich i zagaduje i z każdej strony. Co zagada, to kurwa bana łapie. Teraz ostatnio dostałem bana na 7 dni, kurwa. Za jakąś melepetę jebaną. No to na kogo wy czekacie, kurwa? Na kogo wy czekacie? Co mam wam sztuczkę jakąś kurwa pokazać? Znam dużo. I właśnie o to chodzi. No jakie jest ten, jakie. Daleko rajd na człowieka się zamyka. Na każdą jedną poszczególną osobę, która była molestowana w tym kościele, młodego chłopaka, dziewczynkę, którzy byli molestowani. W kościele oni się zamykają, oni się zamykają. Robią wszystko, żeby tylko kurwa ten, żeby tylko nie zapłacić ani grosza z tego. Tylko o pieniądze chodzi, o nic kurwa im więcej nie chodzi. Oni mają wyjebane na to, że ktoś kurwa cierpi, że przez całe życie kurwa nie może sobie życia poukładać, że traci rodziny, że się nie nadaje do życia w rodzinie. Oni wyjebane na to mają, że się uwikłał w narkotyki kurwa. Mieli papieża Benedykta następnego, który wkurwiał mnie, zwłaszcza jak do Święcimia pojechał, do obozu koncentracyjnego i przemówił po niemiecku, to mi takie kurwa kopyta urosły u nóg i u rąk, takie szpony, jak zacząłem napierdalać na intericzateri, pisałem po prostu, żeby wyskoczył najlepiej za swój naród, kurwa, z okna watykańskiego, ten na szczupaka. Leci papa! Jebut, kurwa. Jeden jakby stracił życie, to by się nic nie stało. Napisałem, kurwa, dlaczego by nie? Wyskocz za swój naród, kurwa, niemiecki. A nie że ty pojechałeś do tego, do obozu, kurwa, zagłady i ten. I słyszę jeszcze tamten szwargot, to uwaga. Wiem, że tam wycieczki przyjeżdżają, niemieckie i tam. Historyczka nam opowiadała, że przyjeżdżają zamyśleni, zadumani, ale czy skruszeni, to chuj wie, tego nikt nie wie. Ja nie wierzę Niemcom, bo im odpierdala co 100 lat. Jak tylko słyszę cokolwiek, jak usłyszałem, bez kitu, jak usłyszałem tylko, że w Niemczech zakazali zakładania tych dziewczynom w szkole, dziewczynkom w szkołach, jak zakazali zakładania, jak to się nazywa? Bo teraz sobie przypomnę. Burka. Zakładania burek, zasłaniania twarzy po prostu w szkołach. To przeraziłem się, po prostu się przeraziłem. Pisałem, wyraziłem to na intericzaterii od razu. Wy wiecie, o czym ja mówię, bo nie wątpię, że miałem szpilkę na intericzaterii i wszystko jest wiadome, co ja pisałem. Każdą literkę, którą postawiłem, ja wiem, że wy to macie i tyle. Głupi nie jestem. I to od razu przerażony pisałem, że kurwa, jak Niemcy czegokolwiek zakazują, to ile lat temu to już było, że jak Niemcy tylko zakazują czegokolwiek, jakiejkolwiek narodowości, to ja się od razu boję, że kurwa, że będzie to samo, co było no, między 39 i 45 rokiem. No. I przecież do Watykanu, mówię, do bibliotek watykańskich już delegacja weszła,
posprawdzali dokumenty i kler macie porobiony, kurwa, kler macie porobiony. A ja wiem, że w Muzeum Figur Woskowych papa czeka, kurwa, odlany z wosku, nosek ma wypolerowany, kurwa. Tylko, że cudów nie będzie umiał robić. No, trudno, kurwa. Nie każdy w te cudy wierzy. Ja na przykład nie. Tak jak tam też tak mocna książka o ojcu Pio, ale takie rzeczy potrafił jak czytanie w myślach w czasie spowiedzi, kurwa, petenta, nie? Biolokacja, czyli przemieszczanie się, jakby, że widziano go, kurwa, w kilku miejscach, tak jak papieża naszego, Jana Pawła II, potem by za 300 lat gadali, kurwa, że widziano go ten, widziano go tu, w Krakowie go widziano, kurwa, w Rzymie go widziano i jeszcze na plaży w Gdańsku go widziano i, kurwa, jeszcze na tym, i jeszcze w Hiszpanii, kurwa, na Gran Canaria był sobie i ryby łowił. No, no. Tyle z tych klonów teraz wynika. Tam była właśnie stygmaty, biolokacja była, czytanie w myślach. Siedem chyba miał tych. Językami wszystkimi napierdalał. No to nasz papa też napierdalał z Watykanu, nie? Tylko że jak się później zastanowiłem, to teraz są te wspaniałe metody nauki języka. Nakładasz coś takiego na głowę, o, kurwa, tak jak słuchawki, gdzie ja mam? Nakładasz coś takiego na głowę, włączasz, kurwa, na bateryjki czy do prądu, idziesz spać i za 3 tygodnie znasz już język cały, nie? Tylko że ja sobie tego na głowę nie założę, bo się boję, żeby mi schizofrenia moja opuściła mnie. A ja już ją polubiłem, na przykład. No i potem takie efekty, że papa napierdalał 49 językami, nie? Mówili, że to z nieba, kurwa, taki dar dostał, ale ja myślę, że po prostu, że ten, że zawsze wiecie, wojsko trochę szybciej jest, kurwa, niż cywilni ludzie. I papa miał może dostęp, kurwa, też do takiej metody nauki języka od wojska amerykańskiego, tak samo jak miał dostęp do klonów, nie? Kościół, kurwa. Tam. Kasa jest kasa, za kasę wszystko kupisz, nie? Nawet kurwa klona sobie. I dlatego ja się nie sugeruję tym, że pierwsze klonowanie owcy Dolly było dla ludności przeprowadzone w 2002 roku chyba, nie? Tak naprawdę to hitlerowcy pracowali ostro nad klonowaniem zwierząt z tego, z Puszczy Białowieskiej, żeby były jeszcze bardziej dzikie niż ten. I już od XIX wieku interesowali się klonowaniem. Także myślę, że mieli w paluszku. Czy te objawienia, cały Maryjny. Taki gaz, kurwa, ktoś zza krzaka. O, tam zobaczyli, kurwa, Franciszka, pastuszków. Franciszek był, Łucja. Franciszek, Łucja. Kurwa, no. No co za teolog miał być ze mnie, ale dostałem w łeb w wieku 6 lat i się skończyła moja nauka, kurwa. Oderwałem się od rzeczywistości. Teraz mogę gadać, co będę chciał. Mogę gadać, co chcę. Tatuś mnie jebnął w wieku 6 lat. A państwo polskie pozamiatało to, kurwa, pod dywan. Ale i tak miałem więcej szczęścia niż mój wujciu Juziu, który miał 15 lat. Jak ja miałem 6 lat. Wiecie, to się wszystko układa jak puzzle. Bo ten, jak dostał w głowę, no to umarł, kurwa, po 4 dniach na to, nie? I też Polska. Pod dywan, bo tatuś wojskowym był, kurwa. Piknie, piknie, piknie. I miał być teolog, a jest, kurwa, jak to powiedzieć? Klaun to nie, to za duże słowo, ale
Paść królowy. I ten. Kurwa, no pić mi się chce, mi się skończyło. Ja mam kolę jeszcze. Ja pierdolę, mam tylko kolę. Ale reklama. Coca-Cola. I oczywiście ten koleś, który Coca-Colę stworzył, amerykańska mentalność, nie? Który Coca-Colę stworzył, to od razu kombinował, żeby liście koki do tego dorzucać. Żeby wywar z liści koki dorzucać. Czyli tak jak kokainę, kurwa. Chciał kokainę do Coca-Coli ładować, żeby mu sprzedaż, kurwa, lepiej szła, nie? Ale, no. Wyszło, że tak się nie da. No to najebał cukru 40 łyżeczek, kurwa. I wywar, kurwa, z tego. Z herbaty, chyba. No i o czym ja to? Cały czas o tym samym, że tak mogło być, kurwa. Tak mogło być. Że to była zemsta kleru. Nie wiem, jak długo Anglia o tym wiedziała. Nie wiem. W ogóle dawniej to była taka historia po wojnie, nie? Tak myślę, tak mi się wydaje, że była taka historia ze Stanami Zjednoczonymi, że one od razu no, pokazały światu po prostu, jakim są zagrożeniem, że mają po to były bomby zrzucone. Tak sobie myślę na Hiroshima i Nagasaki. Po to były bomby zrzucone, żeby później ładnie doić świat, kurwa, nie? No. Już to mamy, a teraz was będziemy ssać, kurwa. No i ssali, 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 aż kurwa ta. A Chińczycy ze spuszczoną głową, kurwa, napierdalali ponad normę, ponad normę, ponad normę, a Polska się tylko śmiała z nich. Mały, śmieszny Chińczyk, kurwa, na małej, śmiesznej chińskiej karteczce sobie zaledwie pisze, co chce. Tylko nie psa, tylko nie psa. No. I urośli w potęgę, tak, że wam, kurwa, chcą teraz drugi księżyc wrzucić. Jeden będzie srebrny glob, a drugi będzie, kurwa, dla romantyków. Nie, może nie romantyków. Drugi będzie, kurwa, niebieski, niech będzie ty. Może ja będę miał, mógł zadecydować, jakiego koloru. Niebieski. Srebrny glob przyciąga oceany, a ten drugi księżyc będzie co? Co może przyciągać ten drugi, kurwa? Nie. Muszę się zastanowić, muszę to przemyśleć. I są teraz potęgą, zrównoważyli siły i już świat może sobie chyba powiedzieć, kurwa, o co chodzi. A tak naprawdę po wojnie, co było, to ja tego nie wiem, bo ja nie jestem historykiem. Wiem, że teraz Anglia ma bombę atomową, tak samo, nie? Ale kiedyś chyba nie miała, kurwa, tylko Stany miały pierwsze. I był potrzebny czas przede wszystkim na to, żeby Europa rozjebana po wojnie, osłabiona, zniszczona, żeby wstała z kolan. Stany Zjednoczone nie były wyniszczone wojną, nie brały w niej udziału. Wtrąciły się w odpowiednim momencie tylko już z bombą atomową, pokazali już to mamy i może dyktowali warunki światu wtedy. Nie wiem jak było. Może. Tak Rosji nie szanujecie. Dzięki Rosji mieliśmy względny pokój na świecie. A kosztowało ich to życie ilu ludzi, kurwa, ilu ludzi. Najpierw Stalin był potworem, bo to
To historia tak mówi o nim, że był potworem jakich mało, ale w odpowiednim momencie zorganizował potężną siłę zbrojną, kurwa, która parła do samego no, Berlina. To oni zdobywali Berlin i Polaków tam nie było. Wiem, że o Anglię walczyli. Z jakiego powodu Anglia ich nie zaprosiła na te obchody w 1946, ja nie wiem. Może właśnie tam było coś z tymi Stanami Zjednoczonymi, nie wiem, która jako pierwsza miała broń jądrową i kurwa wymiatała na świecie. Długo to trwało przecież, długo byli żandarmem światowym. Mówię, Chiny w tym czasie kurwa zakasały rękawy i tak. Wiem, że tak samo tam w Chinach dużo rzeczy złych się dzieje, tam życie człowieka się nie liczy tak samo. Najbardziej łamane kurwa prawa człowieka są w Chinach, nie? Ale te siły kurwa się zaczęły równoważyć i mamy pokój, no żyjemy w czasie pokoju, kurwa. Żeby Rosjanie zbudowali takie imperium militarne, to tam ludzie umierali przecież. Ta kolektywizacja, kurwa, psi i tak dalej. Tam ludzie wyglądali tak jak w obozach zagłady. A wy, kurwa, cepy, cepy, cepy na nich. Cepry, że tacy są, tacy są. Zobaczcie, kurwa, jakie oni mają wyposażenie. To już nie o to chodzi, że mają pieniądze. Nie o to chodzi, tylko jakich inżynierów mają i tak dalej. Jakimiś kurwa samolotami latają, helikopterami, myśliwcami. W Polsce co się wytwarza? Mówię, jabłka kurwa się zbiera tylko na wińsko kurwa i jesteśmy destylatorią Europy, jak nie światową. I o Rosji cepry mówimy? Później po wojnie znów była zimna wojna. Po wojnie była znów zimna wojna, niedługo po tym. I znów Rosja w dupę maksymalnie dostała, jak tylko można było. ZSRR się rozleciało. Przecież ten film, który publikowałem, Dzieci z Leningradzkiego, ile dzieciaków, małych dzieci, nieraz kilkuletnich, trafiło kurwa na dworzec kolejowy. Najtwardsze dożywały tylko 16 roku życia. Tam była prostytucja, kurwa, żebranie, kradzieże, kieszonkostwo, wszystko, wszystko, wszystko. Klej napierdalały te dzieci. No, to też ofiary wojny, kurwa. To też ofiary wojny, zimnej wojny. A my jacyś tacy bez serca jesteśmy. Kosztem pokoju, kurwa. Tego, że żyjemy w pokoju. A wy się okradacie nawzajem, bo Polak to kurwa ma to złodziejstwo, to ma, no nie wiem, chyba w DNA wydzierane, kurwa. I potem płaczecie, znaczy oskarżacie Anglię i inne kraje Zachodu, że to przez nich nie możecie z kolan wstać, bo was Rosji oddali na pożarcie i tak dalej. No ale jaki pan, taki kurwa kram. Jaki pan, taki kram.
żyjecie tym klerem waszym, to się i tak zachowujecie jak oni. Jesteście bandą hipokrytów. Heretyków, bo przecież każda inna religia u was już jest, no tak jak Kościół, zakłamani do tego, bezwzględni, kurwa. Ale hipokryzja tu się uszami wylewa. Cały czas tylko pokazujecie, nawet kabarety sobie z tego robicie, bo zepsuta Europa Zachodnia, Zobaczcie, dla Anglików liczy się coś takiego, jak kurwa miłość, jak wrażliwość, bo ja wiem to, Przecież wiem, że nie cała Polska taka jest. Przecież uwielbiam polską muzykę, kurwa. Nie wszystkich, bo niektórych nie słucham, to jest normalne. Ale są wykonawcy, których uwielbiam po prostu. Są filmy polskie, które mówiłem. Jest seria filmów pod tytułem Nienawidzimy kleru. Nienawidzimy kleru, tak jak Czarny, Cześć Tereska, Świnki, później no to nie mówię, bo tam jeszcze są jeszcze nie polskie filmy, jak Imię Róży, Martin Luther King, nie? I to klasyki, ale o polskich filmach jeszcze myślałem. Jest taki film, ja go też publikowałem, Egzorcysta tak samo, nie? Ale to się znowu Niemiec tyczy, bo to w Niemczech. Chodziło o dziewczynę, o młodą dziewczynę, która była chora na schizofrenię, a klechy latały za nią, kurwa, z krzyżami i ona umarła w pewnym momencie i oni zostali oskarżeni, nie? Trafili do więzienia po prostu, ale i tak się skurwysyny wywinęli i tam dostali wyroki w zawieszeniu. Trochę poleżeli za tymi kratkami sobie, ale ten, od tego czasu właśnie są zakazane egzorcyzmy w Niemczech. Znaczy jest paragraf na to. O. Ludzie chorzy powinni być leczeni farmakologicznie. Schizofrenia. Nie mamy w tej chwili ten... No, lepszej metody na leczenie schizofrenii niż farmakologia połączona z jakąś dobrą terapią, nie? To jest zaburzenie równowagi chemicznej w mózgu, więc naturalnym jest, że znaczy takie myślenie od razu przychodzi, że można farmakologicznie to tylko ten. Mamy też zaburzenia, no, zaburzenia nastrojów, nie? Spowodowane tą dopaminą,
że mamy tej dopaminki zbyt mało. A nieraz za dużo, bo znów leje myśl. Ja jak chodziłem na banany, to jak otwarłem boks z bananami, to zaraz był śmiech, nie? Tak, całe 12 godzin, znaczy 12 to raz chyba tylko pracowałem, ale tam 7,5 godziny. Otworzyłem boksa i w śmiech, kurwa, zamkłem go. Za 2 minuty już, kurwa, głowa między nogi i ten, bo no, bo jaki ja jestem zjebany, chujowy i taki wstyd mi za siebie. I znowu patrzę do boksa i znowu śmiechy. Zamkłem boksa i znów to samo. Kurwa. Takie huśtawki, zaburzenia. O. I to też jest farmakologicznie leczone, nie? A są jeszcze terapie do tego. Teraz jest jakaś nowa terapia, którą wynaleźli. Coś tam polega na klikaniu, kurwa, jakichś punkcików na komputerze, ale nie czytałem o tym, szczerze powiedziawszy. Tak głębiej nie zastanawiałem się, że jest niby rewelacyjna, ale nie wiem. Ale tak naprawdę jeszcze nie mamy tego. Nie mamy lekarstwa stuprocentowego na te nasze schiski. Na pewno kiedyś będzie. Ale już jest lepiej. Już nie leczą tak jak dawniej leczyli. Jak to było pokazane w szpitalu przemienienia, nie? Na podstawie Lema film oglądałem, jak hitlerowcy, jak doświadczenia są, znaczy doświadczenia, znęcali się po prostu. Potrafili wyciąć kawałek płata mózgowego, bo im się wydawało, że akurat ten fragment mózgu odpowiada za to schorzenie, za schizofrenię. Wyjebali kawałek mózgu, bo tam schizofrenia, kurwa, ma swoje ognisko i chuj, nie? Teraz trochę inaczej podchodzą, ale też mnie pobili ostatnio, jak kurwa byłem, że nie, no nie, ja tak raczej nie przebaczam. Nie wiem, dlaczego Polska taka jest, szczerze powiedziawszy. Tak jak mówię, tak mi przychodzi do głowy, jaki pan, taki kram. Że po prostu to, czym wy nasiąkniecie za młodu, tym później trąca, nie? Tym na starość trąci. Wnieśli wam te kurwa krzyże do szkoły już tyle lat temu i mówię, zamiast rozszerzonej wiedzy o ochronie środowiska, macie jakieś pierdoły o religii, którą idzie pojąć, kurwa, zrozumieć w 40 godzin lekcyjnych i odłożyć ją między książki, kurwa, z serii Konopnicka, czy Biblię, tam nie wiem, kurwa, też 40 godzin i idzie zrozumieć, co tam jest w niej. Jest krwawa jak chuj. Ta sama sytuacja z Koranem, że Koran brzmi tak, jakby ją napisał Beduin w VI wieku, na przełomie VI-VII wieku przed naszej ery, nie? Po Chrystusie. I nasza Biblia też w ten sposób brzmi. Jest napisane, pomieszane fakty historyczne z jakimś science fiction i tyle. I jakieś czystki etniczne, jakieś kurwa dzieciobójstwa, jakieś podcinanie koniom, kurwa, i zwierzętom pęciny, ścięgna Achillesa i tak dalej. Mówię, brutalne najazdy, kurwa, jednego na drugi. To jest opisane i mówiono wam, że takie były wyroki boskie. To zgroza, jak ludzie jeszcze chcą w takie rzeczy wierzyć. Uczłowieczyliśmy się od tego czasu dużo bardziej. Bardziej się powinniśmy opiekować chorymi. A tu co się tylko gdzieś czyta, kurwa, co Polacy, to tylko ja, dom, równo, kurwa,
po beneficjentach, bo oni na nich pracują. No powiedzcie mi, w jaki sposób wy, kurwa, pracujecie na mój benefit? I czy chciałbyś być chory, tak jak ja jestem, i brać ten benefit, kurwa? Mówię, z każdej strony ten kler jest na przegranej pozycji. To męczenie zwierząt, kurwa, męczenie karpi. Teraz, dopiero po 10 latach usilnych starań, sąd łaskawie stwierdził, że to jest męczenie karpia świątecznego. To, co się dzieje w Polsce, to przetrzymywanie w beczkach, w sklepach, przed sprzedażą. Jeszcze nieraz w domu się taka ryba 2 dni męczyła, w wannie pływała, bo dziecko musiało się nacieszyć. Dopiero po 10 latach, tam jakby kurwa demon siedział. Po 10 latach stwierdzili, że taka ryba też ma kurwa mózg i czuje, nie? I że trochę się może nie tak czuje ryba, jak się ją wiebie do reklamówki i bez wody niesie do domu, nie? Czy te świnki, kurwa, biedne, z takimi wielkimi mózgami, a u nas te kotlety to się wpierdala na okrągło. Wiem, że wołowina jest droższa dużo. Ale to jakoś ludzie powinni iść w kierunku, nie wiem, wegetarianizmu. Ja nie, wiem, że też jest droższy, ale kurwa. Musimy, ja sam jestem mięsożerny i wkurwia mnie to coraz bardziej. Kurt Cobain śpiewał, nie? W kawałku Something in the Way. Coś stanęło mi na drodze. Śpiewał, że jedzenie ryb jest okej, okay, one nie mają uczuć. Też wkurwił kler na pewno. W ogóle mówię, Anglicy ze swoim sceptycyzmem. Agnieszka Sowa, pani Agnieszka Sowa, pisała artykuł, jak religia katolicka traktuje zwierzęta. Właśnie, że to wynika z Biblii waszej wynika. Z waszej Biblii to wynika, że Bóg dał ludziom we władanie cały świat. Łącznie ze zwierzętami. Nie, kurwa. My jesteśmy tylko jednym z gatunków na tym świecie, a przez to, że jesteśmy bardziej inteligentni, najbardziej inteligentni, to jesteśmy odpowiedzialni. Stawia nas to, kurwa, w roli nie kata świata, tylko jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ten świat się kręcił dalej. A my, kurwa, zrujnowaliśmy całe środowisko w przeciągu 200 lat. Jakich 200, kurwa? No tak, 200. Dobra, koniec. 27.
przeciągu 200 lat zrujnowaliśmy, kurwa, środowisko i jeszcze piszemy pierdoły, że nie ma czegoś takiego jak klimat cieplarniany i tak dalej. Cały dwutlenek węgla idzie w oceany. Woda się zakwasza, rafa koralowa się rozpada. A oni pierdolą, że nie ma.